Subiektywne plebiscyty na najlepszą drużynę w historii futbolu nie mają najmniejszego sensu. Jak sprawdzić, czy Ajax Amsterdam z ery Johana Cruyffa pokonałby Barcelonę Pepa Guardioli? Albo jak zweryfikować, czy dzieciaki Alexa Fergusona poradziłyby sobie z Juventusem, z Bońkiem i Platinim w składzie? Każda drużyna jest wielka w swojej epoce. Powiedział kiedyś Jacek Gmoch i wydaje mi się, że to zdanie powinno zakończyć wszelkie dyskusje pod tytułem "Kiedyś to było". Jest jednak w historii piłki pewna drużyna, która będąc absolutnie wielką, w swojej epoce bezdyskusyjnie największą, położyła fundamenty pod futbol nowoczesny, do dziś inspirując współczesnych trenerów. Piękno gry, niesamowite umiejętności, pokolenie absolutnie genialnych zawodników, niewytłumaczalna porażka w finale Mistrzostw Świata i dramatyczny rozpad drużyny z burzliwą historią powojennej Europy w tle. Przenieśmy się do lat 50., gdy na boiskach panowała reprezentacja Węgier. Złota jedenastka. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Podcastu możesz słuchać na YouTube, Spotify i w aplikacji Podcasty na Twoim iPhonie. Węgry, podobnie jak inne państwa bloku wschodniego, po zakończeniu II wojny światowej znajdowały się pod kontrolą Związku Radzieckiego. W kraju zapanowała wolność pod czerwonym sztandarem. Wolność, rzecz jasna w cudzysłowie. Jak zatem komunizm wpłynął na węgierski futbol? Podobnie jak w Polsce, gdzie Legia była klubem wojskowym, Wisła milicyjnym, a Górnikiem władała kopalnia, w kraju naszych bratanków komunistyczna władza postanowiła ułożyć futbol po swojemu. Jedną z pierwszych decyzji było nieoficjalne zrzucenie z tronu drużyny Ferencvarosu. Skoro właśnie padło pierwsze węgierskojęzyczne słowo, to może zaznaczę, że ni w ząb nie znam tego języka, który uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. W związku z tym postanowiłem skorzystać z węgierskiego syntezatora mowy, który będzie pomagał mi przy tego typu nazwach. Zatem klub Ferencváros został założony w XIX wieku... Dobra, żarty na bok. Po prostu muszą mi wybaczyć wszystkie, góra trzy osoby, które właśnie słuchają podcastu i choć trochę znają się na wymowie klubów czy nazwisk konkretnych piłkarzy. Ale wracając, założony rzeczywiście w XIX wieku Ferencváros z Budapesztu, przez lata uznawano za wizytówkę Węgier, ale utożsamiany był z arystokracją, a tego socjalistyczna, robotnicza władza nie mogłaby przełknąć. Resortowymi drużynami zostały w tej sytuacji inne stołeczne kluby – MTK i Kispest, przejęte kolejno przez Służbę Bezpieczeństwa i Wojsko. Zmieniono im również nazwy. Esbeckie MTK zmieniło nazwę na Voroslobogo, czyli Czerwony Sztandar. Natomiast Kispest pod wodzą armii stał się Honvedem, w wolnym tłumaczeniu żołnierzem obrońcą ojczyzny. Szukając podobieństw, można powiedzieć, że Honved był węgierskim odpowiednikiem Legii. Centralny wojskowy klub pod pretekstem poboru do armii mógł sobie pozwolić na ściągnięcie każdego piłkarza w kraju, tworząc Honvedu jednocześnie reprezentację narodową. Trenerskie stery kadry, z politycznego nadania rzecz jasna, objął Gustav Sebes. Ten były piłkarz, od lat zagorzały komunista, został wybrany na stanowisko, które można w skrócie nazwać szef wszystkich szefów. Sebes poza kierowaniem kadrą jednocześnie był wiceministrem sportu i głową Krajowego Komitetu Olimpijskiego. Miał absolutne zaufanie władz i wolną rękę w budowaniu reprezentacji opartej na Honvedzie. W ten sposób w jednej drużynie mieli spotkać się najlepsi piłkarze Węgier. Gwiazdą Honvedu był napastnik Ferenc Puskás. Niski, silny i świetny technicznie piłkarz był idealnym materiałem na lidera wojskowego zespołu. Strzelał gole hurtowo. W 1948 roku zdobył koronę króla strzelców ligi z 50 bramkami w sezonie. Ze względu na stopień w wojsku nazywany był galopującym majorem. Linia ataku obok Puskasa i Nandora Hidekutiego tworzyła trójka zabrana z Ferencvarosu. Zoltán Csibor, László Budaj i Sándor Kocsis. Ten ostatni zyskał przydomek Złota Główka dzięki fantastycznej grze w powietrzu. Sebes eksperymentował z formacją, jaką mieli grać jego podopieczni. Dotychczasowym modelem, z którego korzystała większość liczących się drużyn, było ustawienie 5-2-3. Sebes postawił na elastyczność i wymienność pozycji, w praktyce tworząc ustawienie przypominające 4-2-4. Honved zdominował ligę węgierską, a Sebes zacierał ręce. Jego reprezentanci, grając na co dzień niemal w tym samym składzie, wypracowywali automatyzmy, które miały zadziałać w turniejach międzypaństwowych.
Zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach. Była to pierwsza okazja, by zaprezentować węgierską ekipę całemu światu. Wykorzystując pokolenie fantastycznych piłkarzy, władze chciały, by nawet na Igrzyskach flaga socjalistycznych Węgier wisiała najwyżej. Tak też się stało. Na samym turnieju Węgrzy zaczęli od niskiego zwycięstwa nad Rumunią, ale później nie zwolnili nawet na moment. 3-0 z Włochami, 7-1 z Turcją i 6-0 z broniącą tytułu Szwecją. W wielkim finale pokonali Jugosławię 2-0 po bramkach Puszkasza i Cibora. Narodziła się wielka drużyna. Zwycięstwo w Igrzyskach Olimpijskich miało rzecz jasna swoją wagę, ale w zawodowym futbolu nadal traktowane było z mniejszym respektem niż triumf na Mistrzostwach Świata. Pewni siebie Węgrzy nadal dominowali, raz po raz zachwycając kibiców, zarówno w meczach reprezentacji, jak i w lidze. Wówczas siłę bratanków postanowili sprawdzić ci, którzy wymyślili futbol – reprezentacja Anglii. Zaproszenie do Londynu zostało przyjęte przez węgierski rząd. Drużyna wyruszyła w podróż pociągiem, ale po drodze zatrzymała się w podparyskim Billund Court. Oficjalnie na sparring z amatorską drużyną pracowników fabryk Renault. Nieoficjalnie po to, by Gustav Sebes nawiązał kontakt z francuskimi komunistami. Anglicy nie spodziewali się łatwego spotkania, ale zapraszając Węgrów do rozegrania meczu towarzyskiego, potraktowali ich raczej jako ciekawostkę zza żelaznej kurtyny, jak napisał dziennikarz Stefan Szczepłek. Drużyna Anglii była wówczas również piekielnie mocna. Z późniejszym legendarnym trenerem Alfem Ramseyem w obronie i świetnym skrzydłowym Stanleyem Matthewsem w składzie. W ten listopadowy wieczór 1953 roku ponad 100 tysięcy ludzi na trybunach Wembley obejrzało spotkanie nazwane Meczem Stulecia. Już w drugiej minucie wynik otworzył Hide Kuti. Węgrzy grali w sposób zupełnie nieznany, na innym poziomie. Wembley, które było prawdziwą twierdzą, gdzie dotychczas Anglicy przegrali tylko raz, zostało całkowicie przejęte przez przybyszów z komunistycznego państwa. Sebes zupełnie zdezorientował rywali swoją taktyką. Dzięki jednemu prostemu manewrowi, polegającemu na wycofaniu jednego napastnika do pomocy i jednego pomocnika do obrony, z 5-2-3 zrobiło się 4-2-4. Anglicy gubili się w kryciu, a Węgrzy dzięki błyskawicznym podaniom praktycznie nie oddawali im piłki. Można zaryzykować stwierdzenie, że wówczas narodziła się tiki-taka. Nie przetrzymujemy piłki, ale błyskawicznie ją oddajemy. Tłumaczył tę taktyczną rewolucję Puszkasz. Wygląda to tak, jakby parzyła nas w stopy. Pozbywamy się jej szybko, ale musimy mieć pewność, że trafi ona do kolegi z drużyny. Do tego zrzuciliśmy ciężar tego staromodnego utrzymywania się ciągle na tych samych pozycjach. Dzięki wymienności pozycji wydawało się, że podopieczni Sebesa grają w liczebnej przewadze. Mecz zakończył się zwycięstwem Węgrów 6-3, po trzech bramkach Hide Kutiego, dwóch Puskasza i jednej Józefa Bozika. Ale to nie wynik był najważniejszy. Zobaczyliśmy wówczas styl zupełnie wcześniej nieznany, powiedział po latach Sir Bobby Robson, który oglądał ten mecz jako młodzieniec. Nazwiska Węgrów nam, Anglikom, nic nie mówiły. Byliśmy przygotowani na szybkie 3-4, może nawet 5-0. To przecież mały kraj, który dopiero wchodził na europejskie salony. Ten mecz zmienił nasze podejście do piłki. Anglia na Wembley od zawsze była mistrzem. Węgry miały być uczniem. Było zupełnie odwrotnie. Billy Wright, kapitan Anglików w tamtym meczu, dodaje: kompletnie zlekceważyliśmy Węgrów. Nie zauważyliśmy ich przewagi nie tylko pod względem taktyki. Pamiętam, że stojąc w tunelu obok węgierskich piłkarzy, przyjrzałem się ich butom. Były dziwne, widocznie lekkie, były wycięte już pod kostkami, jak kapcie. Odwróciłem się do Stana Mortensena i powiedziałem: będzie dobrze, Stan, oni nawet nie mają normalnych butów. Około pół godziny później Wright próbował odebrać piłkę Puskasowi. Interwencja skończyła się zwodem Węgra, wywrotką Wrighta i bramką na 3-1. Upokorzony kapitan Anglików patrzył na to, siedząc bezradnie na murawie. Rok później obie drużyny szykowały się do występu na Mistrzostwach Świata w Szwajcarii. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem turnieju doszło do rewanżowego meczu, w którym Anglicy mieli udowodnić, że upokorzenie na Wembley było jednorazowym wypadkiem. No cóż, nie było. Na stadionie, nazywanym po latach imieniem Ferenca Puszkasza, po 20 minutach Węgrzy prowadzili 3-0. Ostatecznie Puszkasz, Kocis i spółka zakończyli wielkie strzelanie wynikiem 7-1.
Po meczu żartowano, że Anglicy przyjechali na 7 dni, więc dostali 7. Anglia publicznie została zepchnięta z tokołu, a Węgrzy jeszcze przed wyjazdem na mundial zaczęli zastanawiać się, w którym miejscu w domu powiesić złote medale. Bo co do tego, że je zdobędą, nie było żadnych wątpliwości. Od maja 1950 roku do czerwca 1954, kiedy startowały mistrzostwa, Węgrzy nie przegrali ani jednego meczu. W grupie trafili na Republikę Federalną Niemiec i Koreę Południową. Oba mecze wyglądały raczej na sparingi z drużynami amatorskimi. Azjaci przegrali 0-9, a Niemcy 3-8. 17 bramek w dwóch meczach na Mistrzostwach Świata. To nie zdarza się codziennie. Pięcioosobowy atak węgierskiej drużyny wydawał się nie do zatrzymania. Niestety, w meczu z Niemcami Puszkas został boleśnie kopnięty w kostkę przez pilnującego go obrońcę. Dziś sytuacji jakich wiele, ale wówczas buty piłkarskie były dużo cięższe, ze wzmacnianym czubem. Ból był na tyle silny, że Węgrzy musieli sobie radzić bez niego w ćwierćfinale przeciw Brazylijczykom. Ten mecz przeszedł do historii jako bitwa o Brno. Węgrzy poradzili sobie ze stratą Puszkasa i wygrali 4-2, a bohaterem meczu został Kocis, strzelec dwóch bramek. Niestety, mecz nie został zapamiętany ze względu na imponujący wynik, a na niespotykaną dotąd brutalność piłkarzy obu drużyn. Reprezentacje dotychczas zachwycające efektowną grą, daleką od topornej kopaniny, zaprezentowały solidarnie pokaz boiskowego bandytyzmu. Sędziujący to spotkanie angielski arbiter Arthur Ellis powiedział po latach: "Sądziłem, że przyjdzie mi sędziować najpiękniejszy mecz w życiu. Nie wiem, czy chodziło o kwestie polityczne czy religijne, ale oni na boisku zachowywali się jak wściekłe zwierzęta. To był wstyd dla turnieju, okropny mecz. W dzisiejszych czasach po takich faulach piłkarze byliby karani długimi zawieszeniami, a mecz zostałby przerwany. Wówczas myślałem tylko o tym, żeby dotrwać do końca." Z boiska wylecieli Józef Bozik oraz dwóch Brazylijczyków, Nilton Santos i Julinho. Bójki nie zakończyły się nawet po końcowym gwizdku. Na boisko zaczęli wbiegać brazylijscy kibice. Przyjezdni z Węgier nie pozostawali dłużni. Piłkarze, działacze, fani, a nawet fotografowie bili się również po zejściu do szatni. "To była bitwa, brutalny, potworny mecz", powiedział trener Sebes, który również zaangażowany w bójkę ucierpiał na tyle, że trzeba było założyć mu szwy na twarzy. "Wygraliśmy, ale to nie był koniec. Policja próbowała rozpędzić ten tłum kibiców i fotografów. My stłoczyliśmy się w tunelu, gdzie rozpętała się mała wojna." Co ciekawe, FIFA nigdy nie ukarała za ten haniebny występek obu reprezentacji. W półfinale Węgrzy zmierzyli się z Urugwajem. Być może Węgrzy zdali sobie sprawę, jak bitwa o Brno naraziła na szwank ich reputację magików futbolu i postanowili się zrewanżować fanom za to, co widzieli w poprzednim meczu. Półfinał był po prostu piękny. Do dziś uznawany jest za jedno z najładniejszych i najbardziej emocjonujących spotkań w historii Mistrzostw Świata. Węgrzy, wciąż bez kontuzjowanego Puszkasa, prowadzili już 2-0 po bramkach Cibora i Hidegutiego. Mimo to Urusi w końcowej fazie meczu zdołali zepchnąć faworytów do obrony i odrobili dwubramkową stratę, doprowadzając do dogrywki. Tam game changerem okazał się Sandor Kocis i jego słynna złota główka. Węgier dwukrotnie pokonał urugwajskiego bramkarza, wprowadzając swoją reprezentację do wielkiego finału, gdzie podopieczni Sebesa ponownie zmierzyli się z Niemcami. Biorąc pod uwagę fakt, że w meczu fazy grupowej Węgrzy wręcz przejechali się po Niemcach, gromiąc ich 8-3, w ambasadzie węgierskiej w Bernie przygotowywano uroczysty bankiet z okazji oczywistego zwycięstwa. Piłkarze Sebesa byli rozluźnieni, spokojni, po prostu wiedzieli, że za półtorej godziny podniosą Puchar Świata. Puszkas nadal czuł ból w kostce, utykał biegając. Jego gra na pełnych obrotach była wykluczona. Mimo tego galopujący major nie brał pod uwagę możliwości, że finał miałby oglądać z ławki rezerwowych. "Jestem kapitanem i to ja podniosę ten puchar jako pierwszy", zakomunikował. W szatni nie padło ani jedno słowo sprzeciwu. Mecz był przecież wygrany jeszcze przed rozpoczęciem. Węgrzy zapomnieli, że w pierwszym meczu trener rywali, Sepp Herberger, zdając sobie sprawę z prawdopodobnej porażki, wystawił aż 5 rezerwowych, przyczuwając niejako, że z Madziarami mogą się jeszcze spotkać na tym turnieju. Zapytany o to, czy wie, jak zatrzymać faworytów na boisku, powiedział, że bardzo pomógłby mu deszcz.
Los okazał się sprzyjający. Pojawiła się iskierka nadziei. Wielki finał rozpoczął się zgodnie z przewidywaniami. Węgrzy zepchnęli Niemców pod ich pole karne i zaczęli swój spektakl. Puszkas, mimo kontuzjowanej kostki, otworzył wynik już w 6 minucie. Kiedy kilkadziesiąt sekund później na 2-0 podwyższył Tibor, Sebes odetchnął. Wszystko szło w dobrym kierunku. Wówczas do gry wszedł sprzymierzeniec Herbergera. Ulewny deszcz. Boisko zrobiło się grząskie. Lekkie buty, dające dotychczas przewagę Węgrom, teraz stały się ich przekleństwem, ślizgając się na błocie. Rozluźnieni Węgrzy 3 minuty później dostali cios, przypominający im delikatnie, że mecz jeszcze się nie skończył. W 11 minucie kontaktowego gola zdobył Max Morlock. Węgrzy przypominali boksera, który mając już przeciwnika na linach, nagle dostał od niego potężny prawy prosty. Oszołomionych Madziarów 7 minut później na deski posłał Helmut Rahn, strzelając bramkę na 2-2. Cały stadion zamarł, a Niemcy szaleli z radości. Mecz zaczynał się od początku. W oczy węgierskich piłkarzy zajrzał strach. Zdali sobie sprawę, że na powtórkę z pierwszego meczu nie mają co liczyć. Co gorsza, bagno, w które zamieniło się zlane deszczem boisko, nie pozwalało im grać po swojemu. Ubłocone buty stawały się również wyraźnie cięższe. Dlaczego więc Niemcy byli zadowoleni z takiego obrotu sprawy, skoro warunki były takie same dla obu drużyn? Obok Sepa Herbergera na ławce rezerwowych siedział Adi Dassler, założyciel Adidasa, firmy, która zapewniała obuwie piłkarzy reprezentacji Niemiec. Dassler z utęsknieniem wyczekiwał deszczu, by zastosować tajną broń. Wymienne kołki wkręcane w podeszwę butów. Herberger, widząc, że jego podopieczni również zatrzymywani są przez błoto i kałuże, odwrócił się do Dasslera i powiedział: Adi, wkręcamy! Niemcom grało się dużo lepiej, ale mimo to umiejętnościami nadal ustępowali Węgrom, którzy rozpaczliwie starali się ponownie wyjść na prowadzenie. Niemiecki bramkarz Toni Turek raz po raz głęboko oddychał, widząc, jak piłka o centymetry mija jego bramkę. Węgrzy dwa razy trafili w słupek, raz w poprzeczkę. Na tablicy wyników nadal był remis. 6 minut przed końcem podstawowego czasu gry piłkarski świat zamarł. Helmut Rahn strzelił mocno, w dolny róg bramki Grosica. Gol, 3-2 dla Niemiec. To już nawet nie była sensacja, to był szok. Węgrzy nie mogli w to uwierzyć. Chaotycznie rzucili się całą drużyną do odrobienia straty. Gdyby mecz finałowy zakończył się remisem, po 2 dniach odbyłaby się jego powtórka. To była ich ostatnia nadzieja. Chwilę przed końcowym gwizdkiem obolały, człapiący po boisku Puszkas ostatkiem sił oddał strzał na bramkę Turka. Niemiec nie sięgnął piłki. Puszkas wyskoczył z radości w powietrze, ale na ziemię ściągnął go sędzia liniowy, odgwizdując spalonego. Wynik nie uległ zmianie. Niemcy sami nie mogli uwierzyć w to, że zostali mistrzami świata, pokonując wielkich Węgrów. Drużynę wydawało się idealną, niezwyciężoną. Pokonani Węgrzy zgodnie uważali, że piłkarski świat nie chciał ich zwycięstwa. Wyrównująca bramka Puszkasa została zdobyta prawidłowo, powiedział Jeno Burzański. My wiemy, że w Niemczech jest taki film, nakręcony amatorską kamerą, który rozstrzyga wątpliwości na naszą korzyść. Nikt go jednak nie chce upowszechnić. Widocznie świat nie chciał dopuścić do tego, aby mistrzem świata została reprezentacja z Europy Wschodniej. Dziennikarze z krajów bloku wschodniego zgodnie zrzucali winę za porażkę na sędziów i doping Niemców. Pojawiały się plotki o strzykawkach i opakowaniach po lekach, które znaleziono w szatni, ale nigdy nie zostały one jasno potwierdzone.
Na Węgrzech władza komunistyczna miała duży kłopot. Złota jedenastka miała być przecież wizytówką socjalizmu na piłkarskiej arenie. Porażka w finale, tym bardziej z reprezentacją zachodnich Niemiec, bolała ich również ze względów politycznych. Rozpowiadano nieprawdziwe informacje, jakoby Węgrzy sprzedali mecz finałowy za Mercedesy, mimo że nie wszyscy mieli nawet prawo jazdy. Na ulicach Budapesztu rozpętały się zamieszki. Przez, tu cytat, podsycanie atmosfery sukcesu zwolnione zostało całe kierownictwo największej sportowej gazety w kraju, NEP Sportu. Bramkarz Gyula Grosic został zwolniony na 1,5 roku za domniemane szpiegostwo. Rzecz jasna, nie udowodniono mu żadnej winy, ale po odbyciu kary nie mógł już wrócić do gry w Honwendzie. Trafił do mniejszego Baniaszu Tatabania. W końcu wrócił do kadry w 1956 roku, kiedy Sebesa na stanowisku selekcjonera i kapitana związkowego kadry zastąpił Marton Burkowi. Złota jedenastka straciła już jednak swoją magię. Jej łabędzim śpiewem była wygrana nad ZSRR na otwarcie stadionu imienia Lenina na Łużnikach. Niedługo później na Węgrzech wybuchło powstanie, krwawo stłumione przez radzieckie wojska. Ten tragiczny moment w historii Europy zakończył jednocześnie istnienie Złotej Jedenastki. Drużyna Honwedu rozgrywała wówczas dwumecz z Athletic Bilbao w ramach Pucharu Europy. Po pierwszym meczu przegranym na wyjeździe przez węgierską drużynę 2-3, rewanż odbył się w Brukseli ze względu na wciąż trwające walki w Budapeszcie. Puszkas i spółka nie mogli już skupiać się wyłącznie na pięknym graniu, mając w głowie to, co dzieje się w ich kraju. Honwed zremisował 3-3 i odpadł z rozgrywek. Nie wszyscy piłkarze chcieli wracać do zalanej krwią ojczyzny. Jakiś czas później Honwed rozgrywał mecze towarzyskie kolejno w Austrii, Brazylii i Mediolanie. Wówczas Ferenc Puszkas, Sándor Kocsis i Zoltán Tibor zdecydowali, że zostaną na zachodzie, co w kraju komunistycznym uznane zostałoby za zdradę i ucieczkę. Jednak piłkarze mieli już dosyć życia w okupowanym przez ZSRR kraju. Cała trójka po okresie tułaczki po Europie zakotwiczyła ostatecznie w Hiszpanii. Kocsis i Tibor zostali zakontraktowani przez Barcelonę, a Puszkas, mimo 31 lat i lekkiej nadwagi, założył białą koszulkę Realu Madryt. Symbol Złotej Jedenastki, galopujący major, stworzył w parze z Alberto Di Stefano atak marzeń, czego potwierdzeniem był zwycięski finał Pucharu Europy w 1960 roku, w którym Real rozbił Eintracht Frankfurt 7-3, a obaj napastnicy podzielili się bramkowym łupem. Di Stefano strzelił 3, a Puszkas 4 bramki, zostając tym samym najlepszym strzelcem turnieju. W 1962 roku Puszkas przyjął hiszpańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu zagrać w barwach nowej ojczyzny. Choć miał już 36 lat, zagrał jeszcze raz na Mistrzostwach Świata w Chile, o których już wam opowiadałem w odcinku poświęconym legendarnemu Pele. Galopujący major wrócił na Węgry po prawie 30 latach. Zmarł w 2006 roku, ciężko chory na Alzheimera. Pogrzeb odbył się na stadionie w Budapeszcie, nazwanym jego imieniem. Tym samym stadionie, na którym ponad pół wieku wcześniej Złota Jedenastka po raz drugi rozgromiła Anglię.